Pięć klas pierwszych będzie czekało na tegorocznych absolwentów szkół podstawowych w Staszicu. Ostrowieckie liceum stawia na języki obce. Dla nas najważniejsze jest to, że młodzież, która przychodzi do naszej szkoły, powinna znać język naszych sąsiadów. No to jest niestety, ale bazowe w dzisiejszych czasach. Język angielski jest podstawą, oczywiście jest najbardziej rozpowszechniony na całym świecie, natomiast no, jeżeli mieszkamy w Polsce, powinniśmy ten język sąsiada znać. Wybór klasy lingwistycznej otwiera przysłowiowe okno na świat i to już na etapie nauki w szkole średniej. Wymiana ze zaprzyjaźnioną szkołą Emil von Behring Gymnasium w Szpardorfie trwa bardzo długo, bo od 1992 roku. Co roku nasza młodzież wyjeżdża do rodzin niemieckich na około 10-14 dni. Zakwaterowani są, tak jak wspomniałam już, u młodzieży, u swoich rówieśników, czyli poznają ich typowe codzienne życie, inną kulturę, inne zwyczaje, obyczaje, no doskonalą swój język. Stworzyliśmy uczniom jeszcze jedną możliwość, ponieważ od 10 lat prowadzimy bardzo taką intensywną współpracę z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i mamy tam możliwość wyjeżdżenia również na dni otwarte, gdzie naprawdę w dużym stopniu oni nas wspierają finansowo, ponieważ my tam wyjeżdżając nie płacimy za noclegi, więc to jest bardzo ważne, jesteśmy zakwaterowani w akademikach niemieckich, jest po prostu super. Nie wszyscy absolwenci podstawówek, wybierając Staszic, kierują się do klas humanistycznych. Przede wszystkim biologiem. Interesuję się, znaczy lubię biologię, lubię chemię. Chciałabym kontynuować rozszerzenie tych przedmiotów. No i przede wszystkim atmosfera. Tutaj posłyszałam bardzo pochlebne opinie. Oferta Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim jest szeroka, a młodzież profesjonalnie promuje swoją szkołę. Przygotowałyśmy liczne eksperymenty. Będą wybuchy, zmiany kolorów, także myślę, że dosyć ciekawe rzeczy, ale również konkurs dla uczniów i uczniowie odpowiadając na pytania mogą również zdobyć talony na ocenę bardzo dobrą, żeby tak miło rozpocząć nowy rok szkolny w nowej szkole. Klasy w Staszicu mają również swoich patronów. W ubiegłym tygodniu w imieniu szkoły odebrałam dyplom ambasadora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzięki właśnie tej współpracy nasza młodzież ma możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, warsztatach właśnie z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii czy też psychologii. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w województwie świętokrzyskim, które właśnie otrzymały tytuł ambasadora Uniwersytetu Medycznego. Dni otwarte w Staszicy odbyły się 27 maja w piątek. W ofercie wypatrzyliśmy również nowość – warsztaty z historii sztuki, które prowadzone będą w partnerstwie z Ostrowieckim Biurem Wystaw Artystycznych.